oraz trzeci Nadleśnictwo Gorlice zorganizowało imprezę plenerową pod nazwą Leśna Przygoda. W tym roku zlokalizowana w Małastowie, gdzie na wyznaczonej trasie ustawiono 15 punktów gry terenowej. Wędrujący wzdłuż wyznaczonego szlaku mogli zapoznać się ze zwierzętami zamieszkującymi lasy, bogactwem płodów runa leśnego, ale przede wszystkim z pracą leśników. Wśród wielu ciekawych stanowisk największym zainteresowaniem cieszyło się sadzenie lasu, rozpoznawanie nasion drzew leśnych, pomiar wieku drzewa, rozpoznawanie gatunków drewna czy cechowanie surowca drzewnego. Dlaczego jedna szyszka jest w siateczce, a druga nie? Mamy tutaj dwa rodzaje szyszek. To są szyszki świerkowe i je mamy takie, one spadają na ziemię w całości. Jak się otworzą, dojrzeją, nasionka wypadają i później taka szyszka odpada od gałązki i spada na ziemię. A tutaj mamy pęd jodłowy i szyszkę jodłową, która rozpada się na drzewie w całości i zostają tylko takie trzpienie. Nasionka wypadają i odpadają takie, o, rozpada się na takie łuseczki i nasionka. Tutaj mamy nasionko i łuskę, dlatego taką szyszkę sobie, żeby tutaj pokazać odwiedzającym nas, włożyliśmy do siatki, bo ona jak wyschnie, to też się nam tutaj rozpadnie. I zostają na drzewie takie trzpienie. Tutaj mamy rozpadniętą szyszkę w połowie. Dasz radę pokazać, które jest które? Może. To jest sarna, to jest ciele sarny, klesz, bocian, no, z ptaszkami troszkę gorzej. Gil. Dobrze, tak. To kaczor. Tak. Dzięcioł. Sikorka. Wiewiórka. A tutaj taki duży? Miś. Właśnie nie miś. Nie, niedźwiedź. Niedźwiedź. Niedźwiedź, super. Lis, wilk, sowa, bóbr, ryś i wydra. Wydra. W tym stanowisku możemy się dowiedzieć, jak policzyć wiek drzew, tak? Wiecie, jak najłatwiej policzyć wiek drzewa? Policzyć? Co można policzyć na takim przykroju? Wiecie, co to jest? Te paseczki w koło. Słyszeliście? Słoje. Słoje, przyrosty roczne drzewa. Taki przyrost roczny drzewa składa się z przyrostu wczesnego i przyrostu późnego. Nie? Takie dwa są, dwa takie pierścienie. Jeden jest jasny, drugi jest ciemny. I to suma tych przyrostów, czyli jasny plus ciemny, to jest tyle, ile drzewo przyrosło na grubość w ciągu jednego okresu wegetacyjnego. A czy można policzyć wiek drzewa bez ścinania go? Oczywiście, że można. Robimy to w ten sposób, że mierzymy wiek drzewa stojącego na podstawie przyrostów rocznych przy pomocy takiego świdra. Pokażę Wam i zaprezentuję. W drzewie stojącym robimy taki odwiert przy pomocy świdra Presslera i gdy wywiercimy do rdzenia, czyli do środka drzewa, tym świdrem, wyjmujemy sobie tutaj, o, popatrzcie, tak się kręci. Ja już dla Was przygotowałem. Wyjmujemy sobie taki odwiertek, który jest tu w środku, bo przyjrzyjcie się. To jest środek drzewa. Wyjmujemy sobie, co tam w środku drzewa było, widzicie? To są te same słoje, czyli te przyrosty roczne, wywiercone z tego drzewa. Przyjrzyjcie się. Jakbyśmy je policzyli przy pomocy lupy, prawda? Wyjdzie nam, myśmy tutaj już policzyli z kolegą, że nam wyjdzie około 90 lat. Wysokościomierz taki geometryczny firmy Sunto. Mierzymy nim w ten sposób, że on geometrycznie nam się przesuwa, zachowując cały czas tutaj na skali ten poziom. I mierząc idealnie u podstawy drzewa w górę, on nam pokaże kąt odchylenia jednocześnie z wysokością. Ja widzę lewym okiem czubek drzewa, na prawym odczytuję ze skali 27 metrów.
Jeszcze niżej, 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 to też. Jeszcze niżej. To też. Dolega z tej strony? No, dolega do ciągów tutaj. Ładnie sprawdzi, czy nie ma na tego typu rzeczach. 106. 106, bardzo brawo. Dobrze. Pomiar drewna, który w tym momencie tutaj prezentujemy, służy do określenia miąższości danej sztuki drewna, co ściśle jest powiązane z jego wartością, ponieważ miąższość przelicza się przez cenę. Do tego dochodzą jeszcze klasy jakości tego drewna, czyli są tak jakby cztery rodzaje tych klas. Najlepsze, lepsze, słabe i najgorsze. Tak prostym takim językiem tłumaczyć. No. A jak to z grubości można wywnioskować? Są specjalne tabele, które są opracowane, nazywają się to tabele miąższości dla drzew ściętych. Czyli w tej tabeli figuruje długość danej sztuki, czyli ten element pomiaru, który żeśmy robili pierwszy, czyli załóżmy 10 metrów i średnica bez kory, załóżmy 28. I w trzeciej rubryce jest odczyt, bo to jest tabela zrobiona z automatu, jak to się mówi, bo to jest wzór. Przeliczać każde drewno ścięte według wzoru dla leśnika w terenie to jest absurdem. A czy grubsze drzewo, tym większa? Większa miąższość. Grubsze, dłuższe to jest gabarytowo, im się bardziej powiększa, tym ta miąższość jest zdecydowanie większa. No jak, umicie już mierzyć miąższość drzewa? Nie jeszcze, to chodź zmierzyć. Kto tam już was mierzył? Powiedz. Ja. No, pochwal się. No to pokaż, jak to mierzyłeś. Pokaż ci, panie, jak mierzyłeś. Rowady mogą występować dyskwalifikujące ze względu na techniczne walory, czyli po prostu i walory estetyczne. No i zrób odczyt. 30, a nie więcej, popatrz. 31 i dwie kreski, czyli po odbiciu kory wychodziło 29, podałeś, tak? Ja bardzo kocham przyrodę, z zawodu jestem w ogóle ogrodnikiem, pracuję w Muzeum Wsi Radomskiej, więc też pracuję w terenie i bardzo kocham i las, i w ogóle przyrodę. Co się dzisiaj pani już dowiedziała tutaj? No, dowiedziałam się, jak, na czym polega hodowla lasu. Jak pracują leśnicy, jakich używają narzędzi, do czego w ogóle one służą, jak się drzewo odbiera, dlaczego się robi tą ścinkę. A co pani zwróciła uwagę najbardziej tutaj? Najbardziej? Właściwie to wszystko mi się podoba. Całe to, jak pracownicy opowiadają. Jak leśniczowie opowiadają, bardzo ciekawie, zachęcają, przedstawiają ciekawe wiadomości. Zwłaszcza jak zachęcają dzieci do poznawania tych informacji o lesie. Jak ich zachęcają do brania udziału w tych zajęciach. Mają dużo narzędzi, które pokazują dzieciom. Zachęcają ich do tego, żeby wzięły udział, żeby one coś same spróbowały. Odpowiadają na każde pytania. Odpowiedzi są naprawdę dogłębne. Wszystko można zapytać, o wszystko odpowiedzą tak profesjonalnie, a jednocześnie tak bardzo zrozumiale. W jakim celu smarujemy te drzewka? Zabezpieczamy młode pokolenie po to specjalnym preparatem, co by w zimie jeleniowate nie zgryzły tego wierzchołka, nie zniszczyły pracy naszej. Co to za preparat? Preparat zawiera nietoksyczne związki, które odstraszają, jest repelentem dla zwierzyny płowej. Odstrasza. Nie jest to smaczne, nie jest to przyjmowane dla nich. Naturalne, słodkie. Jakąś zawodę? Mobilne biuro to jakaś nowość? Czemu to służy? Nie, to nie jest nowość. To jest mobilna kancelaria leśniczego, czyli coś, co na co dzień, z czym mamy do czynienia, bo wiadomo, jest stacjonarna kancelaria, w której na co dzień pracujemy, różne dokumenty tworzymy, no ale większość czasu spędzamy w lesie, więc musimy wozić ze sobą na przykład rejestrator czy inne rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby napisać kwit wywozowy lub jakiś inny dokument stworzyć. Posadziłeś dzisiaj drzewo. Czy wiesz, ile ono rośnie? 100 lat. Co się dzisiaj dowiedziałeś? Czy coś cię wyjątkowo zaintrygowało? To, że poznaję
pracę leśników. Czy podoba Ci się zawód leśnika? Tak, podoba mi się. Podoba mi się dlatego, że można chodzić po lasach, różne drzewa tak jakby omawiać i dużo różnych rzeczy też robić. Na przykład znaczyć drzewa czy coś takiego podobnego, ścinać drzewa, różne rzeczy. Na tym stanowisku dokonujemy legalizacji drewna, czyli tak zwanego cechowania. Cechowanie polega na tym, że na drewnie stosowym lub drewnie dłużycowym, czyli dłużycy lub kłodzie, dokonujemy nabicia za pomocą oto tego numeratora, który składa się z tuby, w której znajdują się znaczniki, i młotka, czyli numeratora, który z jednej strony ma głowicę, na którą nakładamy takie oto właśnie znaczniki, a z drugiej strony znajduje się cecha lasów państwowych. Dokonujemy właśnie tej legalizacji, czyli przybicia na takich, no tutaj akurat dzieci wykonują na krążkach przybicia legalizacji, ale normalnie legalizujemy na takim stosie, zaraz to zaprezentuję. I po zalegalizowaniu takiego stosu pod takim znacznikiem jest zakodowana informacja o sortymencie, jaki się znajduje pod takim numerem, masie, gatunku drewna. Nam jako leśnikom ułatwia to życie, bo za pomocą tych numerów później to drewno wydajemy, rozhodowujemy do różnych firm, czy ludziom postronnym sprzedajemy w formie detalicznej. Właśnie numeratora, czyli cechówki, przybijamy cechę poświadczającą, że drewno zostało pozyskane legalnie. Tak, sicie opowiadaj, nie bój. Głowicę wkładamy do tuby, nabijamy oznaczniki i rozumiem, że przybijamy. Przybijamy. Tak. Jak Wam się podoba dzisiejsza leśna przygoda? Jest bardzo fajnie. Już jesteśmy tu drugi raz. Tak. Co najbardziej Wam się to podobało? Sadzenie drzew. Sadzenie drzew. Elegancko. A grzyby zbieracie? Może no, czasami. Czasami. Są grzyby? Naklejki. Znalazłeś się jakieś grzyby, czy nie? Znalazłeś się kilka. Właśnie znajdujemy się w miejscu, gdzie rozpoznajemy grzyby, które występują w naszym lesie. Różne gatunki, głównie jadalne, ale też znajdują się tutaj grzyby trujące. Mamy tutaj kilkanaście gatunków takich najważniejszych, które każdy grzybiarz, który przychodzi do lasu tutaj karpackiego, powinien znać. I te grzyby właśnie tutaj są rozpoznawane na tym miejscu. Będzie w granicach 48. Dobra. To mamy to takie duże, co na dole widzicie. Tu właśnie mamy przystanek, czy punkt naszej gry terenowej z udziałem strażników leśnych, straży leśnej naszego nadleśnictwa. Straż leśna to taka specjalna jednostka czy komórka naszej firmy, przewidziana do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego. To może takie poważne hasło, ale przekładając to na taki prosty język, strażnicy leśni pilnują porządku w lesie, żeby nikt nieuprawniony nie wjeżdżał samochodami czy kładami na tereny leśne. Zabezpieczają majątek, mienie przed kradzieżą, przed zniszczeniem. No, w przypadku jakiegoś popełnienia czynu zabronionego prowadzą dochodzenie i w zależności od kwalifikacji tego czynu albo sami wymierzają karę mandatem, albo przekazują sprawę do prokuratury lub policji. Co na tym stanowisku możemy zobaczyć? Widzę tutaj jakieś książki z drewna. Tak, tutaj mamy ksylotekę, czyli mamy kilkanaście gatunków drewna. Możemy sobie porównać, możemy sobie wziąć do ręki, możemy porównać sobie po zapachu, po wadze, po fakturze, możemy sobie porozróżniać. Na każdej książeczce mamy przedstawiony pokrój drewna, jego nazwę, z tyłu zastosowanie, możemy się zapoznać
co z czego wykonujemy, bo tak w zasadzie tutaj za chwilkę przejdziemy do poszczególnych gatunków drewna, możemy też pomówić o zastosowaniu dla ciekawych. Tutaj dalej mamy przedstawione kilka w zasadzie gatunków, gdzie naszych tutaj Państwa zapoznajemy z rozpoznawaniem, jak rozpoznać poszczególne gatunki drewna. No i tak jak pierwsze, na przykład brzoza, wiadomo, rozpoznajemy po białej korze, tutaj nic nie będziemy mówić więcej. Ale na przykład już, jak mamy świerka, no to staramy się przekazać Państwu, jak to rozpoznać, że są na przykład pęcherze żywiczne, co z tego wykonujemy, żeby też przedstawić społeczeństwu, że drewno to jest jednak materiał użytkowy, co możemy z tego zrobić, na przykład więźbę dachową, elementy konstrukcyjne. Zabezpieczaniu drzewka przed spałowaniem, czyli przed ogryzaniem skory. Jeżeli założymy taką osłonkę, no to wiadomo, że zwierzyna już nie ma możliwości obgryzienia korowiny i wtedy drzewko jest zabezpieczone. Jeżeli obgryzie skorowinę, to duże prawdopodobieństwo, że to drzewko po prostu uschnie. Jest to zabezpieczanie drzewek przed spałowaniem. Panowie, co to za leśne graffiti? Proszę Państwa, to nie leśne graffiti, tylko jedna z bardzo ważnych czynności leśników, leśniczego w terenie, wyznaczanie drzew do usunięcia. My to znaczymy taką kropeczką pomarańczową. Tu mamy przykład, jak dzieci też sobie trochę chciały pomalować i ta farba im się rozlała, ale jedna kropeczka na drzewie oznacza drzewo przeznaczone do wycięcia. Z różnych powodów kwalifikuje się te drzewa do wycięcia. Sanitarne, hodowlane, zdrowotne, bądź w pewnych przypadkach również drzewo dojrzałe do wyrębu, żeby był z tego surowiec. Każde drewno w ten sposób wyznaczone jest zmierzone, co kolega przed chwilą zrobił, pomierzył to średnicę, zapisujemy go w raptularzu i mamy w tym momencie ewidencję drzew przeznaczonych do pozyskania w przyszłym roku. To stojące, może być te cieńsze, to grubsze, czy tam jest dalej, które ma drogę. Bo się skończyło. Normalnie mierzymy na 1,30 m, ale to jest suma szkolenia. I odczytujemy wskazanie. W tym przypadku 14 cm. Proszę bardzo. Czy ciut starszym. Tu te różne kolory takiego brązu, to są buki. Tu jest taki ciekawy, bukowe drzewostany. Tu jest taki ciekawy kolor i taki, jak znajdźcie, no. Co tutaj, koledzy w leśnictwie ma łaskę, co tutaj rośnie? Nie. No, ale dobrze. Dobrze, to zielony. To ten taki nasycony fioletowy. Świerk. Piękny. Dlaczego macie rejonizację, jeżeli chodzi o drzewa, bo zauważyliśmy tutaj na mapie. To znaczy tak, przede wszystkim mamy skład gatunkowy. Nie, na każdej glebie będzie rósł każdy gatunek, to jest jedna kwestia. Jeżeli mamy drzewostan jodłowy, to naturalną rzeczą jest, że robimy odnowienia jodłowe. Czasami dla zmieszania gatunku dodajemy gatunki domieszkowe. Ale to jest już, nie jest podstawowy gatunek lasotwórczy, dajemy tylko dla bioróżnorodności. Natomiast też obowiązuje nasz regionalizacja, nas obowiązuje, w związku z tym sadzonki i nasiona pozyskujemy tylko w naszym rejonie. Tu na przykład mamy żółty pasek, który oznacza jodłowy drzewostan nasienny, więc z tego rejonu to jest najlepszy drzewostan genetycznie, najmocniejszy. I z tego drzewostanu pozyskujemy nasiona, które później lądują na szkółce. Tam produkujemy materiał do nasadzeń później sztucznych. Jak co roku organizator zadbał o upominki dla uczestników, którzy podczas wędrówek po lesie musieli wykonać zadanie, za które otrzymywali punkty w formie naklejek. Impreza, jak można było zauważyć, cieszy się dużym uznaniem dzieci, ale również dorosłych.
Organizatorzy zapewnili również atrakcje dla najmłodszych w postaci dmuchanych z jeszczalni, namiotu edukacyjnego. Nie zabrakło kiełbaski z ogniska oraz potraw z dziczyzny pod nazwą Dobre z lasu, które serwowały panie z koła gospodyń wiejskich z Ropicy Górnej. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali członkowie GOPR z Krynicy. Piękna pogoda nagrodziła leśników za trud zorganizowania imprezy. Mamy nadzieję, że następna już za rok. Jesteśmy z okolic Gorlic. Przyjechaliśmy tu właściwie jako pierwsi i muszę powiedzieć, że świetna zabawa dla całych rodzin i na pewno polecam, na drugi rok też tu będę. Panie Konradzie, leśna przygoda po raz trzeci już jest zorganizowana przez Nadleśnictwo Gorlice. Jak widać, impreza bardzo się rozkręca, coraz więcej atrakcji. No możemy tak powiedzieć. Chcieliśmy pokazać społeczeństwu naszą pracę, nasz poprzedni dzień w lesie. W tym celu przygotowaliśmy taką grę terenową na temat pracy leśnika. Do tej gry była potrzebna taka plansza, plansza z mapką. Na tej mapce były zaznaczone przystanki czy punkty naszej gry terenowej w lesie. Trzeba było te punkty odnaleźć i wykonać tam jakieś zadanie. Przy okazji można było się spotkać z leśniczym, z leśnikami, zapytać, porozmawiać o tematach leśnych. Na wszystkie pytania chętnie udzieliliśmy odpowiedzi. Po co w ogóle ta impreza jest organizowana? Jaki ona ma cel? No jak już wspomniałem na wstępie, no chcemy troszkę przybliżyć społeczeństwu naszą rolę, nasz zawód, naszą profesję, pokazać w jaki sposób my o te lasy dbamy, bo jest taki pogląd, że leśnicy tylko wycinają. To jest krzywdzący dla nas pogląd. My dbamy o ten las, hodujemy go, zagospodarowujemy. Były pokazane przykłady hodowli sadzonek, zbierania nasion, pielęgnacji upraw, sadzenia upraw, pielęgnacji młodników, zabezpieczania przed zwierzyną. Również były pokazane nasze służby terenowe, zajmują się pomiarem drewna, cechowaniem drewna, pilnowaniem porządku, bezpieczeństwa w lesie. Ale jak widać też las staje się miejscem rodzinnym, czego dowodzi ta dzisiaj impreza. Tuż za nami odbywa się piknik po dzisiejszej leśnej przygodzie. No to jest nagroda nasza dla uczestników, którzy chcieli przyjść, odpowiedzieć na nasze zaproszenie, chcieli zrobić te zadania. Za to otrzymali tak zwane naklejeczki, które mogli uzupełnić planszę. No i po uzupełnieniu planszy otrzymali nagrodę. Skromny upominek w postaci tam jakiejś czapeczki, kubeczka, a dla wszystkich uczestników, no jak tu pan redaktor nazwał, piknik, ale to może nie piknik, tylko spotkanie z leśnikami przy ognisku w formie zabawy, w formie luźnego spotkania. Weekend mamy, pogoda piękna dopisała, cieszymy się bardzo. Mamy w Polsce lasy ogólnodostępne, można wejść do lasu, można grzyby zbierać. Las ma spełniać szereg funkcji, tych społecznych, tych rekreacyjnych, tych wypoczynkowych. Nie zapominajmy też, że las ma również spełniać funkcje gospodarcze i dostarczać społeczeństwu drewna, surowca drzewnego do produkcji mebli, do produkcji podłóg, drzwi, do budownictwa, do produkcji papieru, do opału. No bez drewna byśmy sobie nie poradzili. Tylko gospodarka zrównoważona, oparta na zasadach ekologicznych, może dać człowiekowi drewno i przy okazji zachować lasy dla przyszłych pokoleń.